Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominika Czechowska, jestem menadżerem kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Mam zaszczyt od kilkunastu lat z pasją przekazywać wraz z moim zespołem wiedzę z zakresu problematyki sektora turystycznego. Dzisiaj goszczę wyjątkowe postaci najwyższej klasy menadżerów obiektu Horeca. Za chwilę poznamy ich osobiście. I dyskusja będzie odbywała się w tematyce właśnie czasów pandemicznych, optymalizacji zarządczej obiektu hotelowego, optymalizacji też stosowania procedur głównego inspektora sanitarnego. No i przede wszystkim zapytam o przyszłość. Co spotka nas w sektorze turystycznym czy w branży Horeca za kilka lat? Bardzo proszę gości o przedstawienie się. Ja też za chwilę zadam kilka pytań. Dzień dobry Państwu. Aneta Stępkowska. Od 1 sierpnia kieruję hotelem Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront. Z hotelarstwem jestem związana od 1989 roku, więc to był wielki czas przełomu. Przełomu również w moim życiu, ponieważ w hotelarstwie wylądowałam zupełnie przez przypadek. Dzisiaj nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu, w innej pracy. To jest moje całe życie, wielka satysfakcja, a największa wtedy, kiedy goście są zadowoleni. Zawsze to powtarzam młodym hotelarzom, że nie można być przypadkowo w tym zawodzie. Jeżeli nie lubimy ludzi, jeżeli nie lubimy usługi, jeżeli nie lubimy służyć, bo my służymy, jeżeli nie sprawia nam to tej satysfakcji wewnętrznej, to po prostu nie mają czego szukać w tym zawodzie. Nasz zawód charakteryzuje się wielką empatią. Musimy być etyczni, estetyczni. Pod każdym względem musimy pamiętać, że to żyjemy dzięki temu, że gość powraca i że gość z nami jest. Miałam szczęście pracować dla kilku sieci międzynarodowych hotelowych, również dla prywatnego właściciela i teraz jestem niezmiernie szczęśliwa, że jestem w Gdyni, chociaż jestem z urodzenia warszawianką. Przez ostatnie 10 lat kierowałam hotelem Courtyard by Marriott na lotnisku Fryderyka Chopina i to było niezwykłe doświadczenie. W tej chwili kontynuuję to doświadczenie dla tej samej marki, dla Marriotta, ale jestem również niezwykle szczęśliwa, że nasz nowy właściciel, którym jest firma Vastint, pokazuje nam to, co też jest bardzo ważne w hotelarstwie, etykietę i to, że musimy być bardzo transparentni, uczciwi i rzetelni wobec siebie nawzajem, klienta wewnętrznego, ale również wobec gości. Także te zasady są mi bardzo bliskie. W takim duchu zostałam wychowana rodzinnie, ale staram się również dalej przekazywać tej wartości. To, co jest też niezwykle cenne, to jest pomaganie innym, a w tych czasach jest to niezwykle ważne, ponieważ zawsze wokół nas jest ktoś, komu wiedzie się gorzej. W tej chwili przeżywamy zupełnie bezprecedensowe wypadki, które się dzieją w hotelarstwie i miałam szczęście, byłam świadkiem i brałam udział w wielu kryzysach, w kryzysie wojny byłej Jugosławii, w kryzysie wojen w Zatoce Perskiej, po tym strasznym ataku w Nowym Jorku. I zawsze ta branża się podnosiła i byłam niezwykle dumna, że tak rozwija się w Polsce. To, co pani wspomniała na początku swojej wypowiedzi, rzeczywiście mieliśmy wspaniałe lata i ciągle miało być jeszcze lepiej. Nikt nie przypuszczał, że coś takiego się wydarzy. Dlatego teraz i z niepokojem, z troską, bo proszę pamiętać, że pracodawcy też muszą myśleć o swoich pracownikach i starać się chronić miejsca pracy, ale jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za wynik, jaki realizujemy w hotelu. Dlatego te bezprecedensowe doświadczenia na pewno posłużą przyszłym pokoleniom, nie tylko hotelarzy, ale i przedsiębiorców, bo przecież gościmy w naszych murach wszelkiego rodzaju branże, i rozmawiamy z gośćmi, bo to jest też nasz obowiązek. Rozmawiamy podczas procesu meldowania, podczas pobytu, podczas serwowania posiłków, a szczególnie teraz ta troska o gościa jest nam bardzo bliska i bardzo ważna, aby gość czuł się bezpiecznie.
Dzień dobry Paniom, dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartłomiej Słomski i z obiektem, w którym obecnie pracuję, czyli Hotel Courtyard Marriott Gdynia, Waterfront, jestem związany od jego początku, czyli już od ponad 5 lat, od maja 2015 roku. Gastronomią i hotelarstwem związany jestem tak naprawdę od początku swojej kariery, która nie jest jeszcze aż taka długa, ale jak wpadłem, cudzysłowie, do tej branży, tak też przypadkowo, jak większość z osób, to też nie przypadkowo w niej zostałem, ponieważ jest to branża, w której odnajduję się w 100%, w której się realizuję i mam nadzieję realizować się nadal dzięki projektom, nad którymi obecnie pracujemy i dzięki nawet temu wszystkiemu, co teraz się dzieje, ponieważ tak jak Państwo zauważyli, świat w jakim teraz się znaleźliśmy, jest zupełnie inny od tego, do którego nas przyzwyczaiły wcześniejsze lata spędzone w tej branży. Więc każdy dzień jest dla nas nową szkołą, nową nauczką, codziennie uczymy się czegoś więcej. Mimo pracy w hotelu, od 2 lat jestem związany również z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie mam przyjemność być członkiem zespołu, za który odpowiada pani Dominika, i prowadzę zajęcia ze studentami, głównie zajęcia, które bazują na mojej wiedzy praktycznej w hotelu. Pokazuję, jak tą wiedzę, którą uczniowie, studenci mogą nabywać od doktorów i profesorów na studiach, mogą tak naprawdę realizować w swoim przyszłej karierze, jakie perspektywy przed nimi się kreują, ale zarazem na swoim przykładzie pokazywać, że to jest naprawdę dobra ścieżka, którą możemy obrać, którą możemy podążać i realizować się każdego dnia, aby przychodzić do pracy nie tylko po to, aby cudzysłowiowo odbębnić te 8 godzin, ale żeby czerpać z niej jak najwięcej przyjemności i realizacji dla nas. Pierwsze pytanie, które mam do Państwa, dotyczy przede wszystkim optymalizacji zarządczej. No mamy przychody, mamy koszty, jak wiadomo, w każdym przedsiębiorstwie. Jak Państwo radzicie sobie w tym trudnym czasie? Jak radzicie sobie w sytuacji, kiedy przeszliśmy z, można powiedzieć, takiej sytuacji Eldorado w sektorze usług turystycznych do Armagedonu, czyli do nagłego uderzenia? To nie jest spadek przychodów, to jest załamanie rynku. Proszę mi opowiedzieć o technikach, o sposobie, jeśli chodzi o optymalizację zarządczą po stronie kosztów i po stronie przychodów. Przede wszystkim, proszę Państwa, przysiedliśmy całą kadrą kierowniczą, bo uważam, że to jest praca zespołowa i to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Jestem przewodniczę temu zespołowi, ale musimy ze sobą bardzo rzetelnie współpracować. To, od czego zaczęliśmy, to podzieliliśmy całą naszą działalność, jaką prowadzimy w hotelu, na działalności, tak? Czyli każdy z działów musiał określić się, w jaki sposób możemy oszczędzić. To, od czego rozpoczęliśmy, to był to bolesny proces na pewno dla naszych współpracowników. Zrezygnowaliśmy z umów zlecenia, ponieważ w tej chwili koszty osobowe zawsze w hotelach stanowią największą wagę i w prawidłowym zarządzaniu nie powinny przekraczać 30% totalnych kosztów. Zrezygnowaliśmy z umów zlecenia w pełni świadomie, co nie było wcale łatwe, bo część z tych osób to są bardzo młodzi ludzie, studenci albo osoby, dla których to było źródło utrzymania. Dzieląc na działalność, na departamenty, zaczęliśmy od działu technicznego, ponieważ technika jest też tym kosztotwórczym elementem w hotelarstwie. Wyłączyliśmy z działalności operacyjnej piętra hotelowe razem z pokojami, oczywiście zachowując wszystkie bezpieczne zasady, czyli raz w tygodniu spuszczanie wody zarówno pod prysznicami, pod umywalkami i z toalet, pod prysznicami z umywalkami z powodu zagrożenia legionellą, aby wysoka temperatura nie pozwoliła na tego typu zdarzenie, a także wyłączyliśmy wszystkie możliwe urządzenia poza systemami bezpieczeństwa, które generują dużą ilość prądu. Wszyscy musimy zwracać uwagę na to, aby oszczędzać wodę. To nie jest tylko kwestia ekonomizacji i optymalizacji, ale przede wszystkim ochrony środowiska. Ja zawsze powtarzam, że w domu wyłączamy wodę, musimy walczyć o to i przypominać, edukować naszą kadrę.
to wspólne pracowanie nad kosztami też jest elementem edukacyjnym, ponieważ tak jak mówię, to jest bezprecedensowe. Ja kilka razy pamiętam takie sytuacje, kiedy właśnie z operacji wyłączało się pokoje gościnne, ale to jest naprawdę zdarzenie, które od wielu lat nie miało miejsca. Poza techniką i poza tymi kosztami osobowymi związanymi z umowami zlecenia stosujemy cross-training, tak? Koledzy z poszczególnych działów i tutaj może pan Bartłomiej uzupełni moją wypowiedź, w jaki sposób stosujemy przenoszenie kadr z jednego działu do drugiego, kiedy te kompetencje się uzupełniają i w jaki sposób się wspieramy. Tak jak pani dyrektor powiedziała, hotel to jest jeden organizm, a teraz ten czas, w którym się znaleźliśmy, najlepiej pokazuje nam, obrazuje, jak ten jeden organizm musi współgrać ze sobą, żeby grać do jednej bramki. I jest to dla nas czas testu, jest to czas dla nas nauki, podczas której musimy wspomóc siebie nawzajem, żeby przetrwać. Ja zawsze na zajęciach ze studentami, bez względu na temat, jakiego się podejmuje, zawsze najpierw obrazuję, jak hotel jest złożony, jaka to jest zależność działów między sobą. A pandemia jest właśnie okresem, w którym te wszystkie układy, które obrazuję, obrazują stricte w życiu codziennym, jak jesteśmy zależni od siebie. Nie ma już stricte podziału na działy i na obowiązki. Pracujemy wszyscy, aby dostarczyć gościom najlepszej jakości usługi na co dzień oraz zadowolenia oraz sprostać wszystkim jego wymaganiom. Przy tak małej ilości gości, jaką mamy, nie ma dla nas możliwości, aby gość wyjechał od nas niezadowolony. Przysłowiowo wszystkie ręce na pokład, o czym wspomniała pani dyrektor, to oznacza to, że działy stricte biurowe, administracyjne angażują się również stuprocentowo w działy, w pracę operacyjną. Nie idąc tutaj daleko, przykład dzisiejszych śniadań, które odbyły się u nas w hotelu, trzyosobowa zmiana składała się z kelnera, księgowej oraz specjalistki oddziału sprzedaży. Nie bez kozery też te osoby akurat zostały dobrane, ponieważ hotel jest żywym organizmem, w którym jest też musimy mieć świadomość o tym, kuźnią talentów. I osoby, które decydują się na podjęcie pracy, zwłaszcza chcą się rozwijać. A jeżeli mają perspektywy rozwoju w innych działach, my tych perspektyw nie będziemy blokować, lecz tylko im pomagać. I dzięki temu osoby, które wcześniej pracowały w moim dziale, w dziale gastronomii, po zmianie stanowisk nadal posiadają umiejętności pracy na poprzednim stanowisku, dlatego mogą być dla nas wsparciem. Na pewno ważnym jest też wyręczanie kolegów bądź koleżanek z innych działów z obowiązków, za które na co dzień odpowiadali, tak samo jak na przykładzie działu utrzymania czystości, który na co dzień utrzymuje czystość w całym naszym hotelu, po wspomnianym ograniczeniu ilości personelu do osób zatrudnionych tylko na podstawie umowy o pracę, naturalnym podział był taki, że osoby zajmujące się stricte tym działem będą zajmowały się tym, na czym znają się najlepiej, czyli na sprzątaniu, przygotowywaniu oraz utrzymaniu jednostek mieszkalnych, czyli pokoju, w czystości i przygotowaniu ich dla innych gości, a częściami wspólnymi spokojnie mogą zajmować się pracownicy działu gastronomii czy recepcji. I z tygodnia na tydzień dochodzimy do kolejnych związków, z tygodnia na tydzień wdrażamy kolejne pomysły i kolejne inicjatywy, które są w stanie nam pomóc w tej pracy operacyjnej. Czyli widzę, że bardzo wysoko zorganizowana multifunkcjonalność stanowisk jest tutaj kluczem do sukcesu i optymalizacja zasobów ludzkich, choć nie tylko, bo tutaj pani dyrektor wspomniała też o tych wyłączeniach, tak? Czyli tych kosztach stałych, które można było ograniczyć w funkcjonowaniu obiektu. Natomiast no, przyszły dodatkowe koszty, których no, nie możecie nie uniknąć, tak? Bo macie rekomendacje głównego inspektora sanitarnego. I teraz jak praktycznie to wygląda? Jak wdrażacie te rekomendacje? Co oznacza ta sytuacja obecna? Jakie procedury stosujecie, jeśli chodzi właśnie o zapewnienie gościom no, bezpieczeństwa, tak?
Te procedury stworzyliśmy sami. Jest to program absolutnie autorski, również uczestniczyła w nim cała kadra kierownicza. Podstawową zasadą jest to, że goście muszą czuć się bezpieczni, ale również bezpieczni muszą być nasi pracownicy. Więc tutaj nie ma mowy o oszczędnościach. Zgodnie z zaleceniami GIS-u wprowadziliśmy wszystkie procedury, które obowiązują. Powierzchnie są dezynfekowane zarówno w pokojach, jak i w częściach publicznych. Wszyscy nasi pracownicy chodzą w maseczkach. W punktach gastronomicznych i kucharze używają na stałe rękawiczek. Oczywiście nie będę mówiła tutaj o poziomie higieny, bo hotelarstwo zawsze tym się charakteryzowało, że musi być wzorcem i sztandarem. A światowe badania mówią, że to, na co gość zwraca najbardziej uwagę, to jest czystość pokoju, łazienki i jakość śniadań. Teraz, kiedy to wszystko musi być bezpieczne, zastosowaliśmy również urządzenia, które same dozują, środki dezynfekujące na każdym piętrze gościnnym. Wszędzie w windach wiszą informacje na ten temat. Każdy pokój jest zaopatrzony w zawieszkę, że pokój został wydezynfekowany. Tak jak powiedziałam, pracownicy używają wszelkich środków ochrony. Wiemy również, bo współpracujemy z firmą, która dystrybuuje najlepszą chemię używaną w hotelarstwie. To jest marka bardzo znana, nie wiem, czy mogę wymienić nazwę. W każdym razie ona nam gwarantuje, że zarówno nasza pościel, nasze ręczniki, służbowa garderoba naszych pracowników i wszystkie elementy, które wyjeżdżają w celu uprania, to jest świadczone usługa przez firmę zewnętrzną, są najwyższej jakości i wracają zabezpieczone. Także tutaj absolutnie goście są w pełni bezpieczni. Mamy zastosowane również zasłaniające stanowiska bufetowe płyty plexi. To również w pierwszym okresie było zastosowane w sierpniu, kiedy jeszcze mieliśmy spotkania konferencyjne, które tak nagle się urwały. Ale również goście przyjeżdżający i meldujący się do hotelu podpisują oświadczenia, wypełniają zgodnie z zasadą GIS-u, że nie mieli kontaktu z osobą chorą, że nie mają gorączki, a w tej chwili uzupełniliśmy dzisiaj o wymagania obowiązujące od piątku, to znaczy podróż tylko w celach biznesowych. Mamy to szczęście, że nadal korporacyjni goście robią rezerwacje, i wierzymy, że nadal tak będzie. Ta zasada bezpieczeństwa obowiązuje również naszych pracowników. Każdy z pracowników, chodząc do pracy, ma mierzoną temperaturę. Bardzo proszę o uzupełnienie, jeżeli coś pominęłam, panie Bartłomieju. Ciężko byłoby dodać coś tutaj jeszcze ze stricte takich technicznych wiadomości, aczkolwiek ja ze swojej operacyjnego punktu widzenia chciałbym na pewno powiedzieć to, że my jako pracownicy operacyjni, ponieważ ja jestem oprócz tego, że jestem odpowiedzialny za dział jako menadżer, również pracuję operacyjnie, czyli pracuję stricte z gościem, obsługuję śniadania czy biorę udział w serwisie gości. My stanęliśmy przed dość dużym wyzwaniem, ponieważ my musimy tych gości również edukować, nieraz upominać. To jest olbrzymie wyzwanie, aby na poziomie usług, jakie teraz świadczymy, tak kadrę poinstruować, aby zrobiła to w tak odpowiedni sposób, aby nie urazić gości, aby nie narzucić im tego, ale żeby edukować tak, aby oni dbali również o siebie, jak i o swoje rodziny, ponieważ proszę mieć świadomość tego, że goście w hotelu się zmieniają dobowo, a pracownicy zostają. Każdy z nas ma swoje rodziny, o które dba, do których wraca i bezpieczeństwo naszych pracowników naprawdę zostało postawione tutaj przez naszego pracodawcę na pierwszym miejscu, co było dla nas na pewno bardzo znaczącym elementem podczas ponownego otwierania po pandemii hotelu. Nie ma absolutnie u nas miejsca na żadne odstępstwa, jeżeli chodzi o procedury covidowe. Tak jak pani dyrektor wspomniała, każdy pracownik od wejścia poddawany jest tej procedurze, czyli zaczynając od zmierzenia temperatury obowiązkowemu noszeniu maseczek przy częstym kontakcie gościa. Oprócz dezynfekcji rąk również stosujemy zabezpieczenie rąk w postaci jednorazowych rękawiczek, które są regularnie zmieniane, a pomieszczenia, w których pracują nasi pracownicy, są również wentylowane regularnie, aby zapewnić świeże i jak najlepsze
powietrze. Tak naprawdę wchodząc do hotelu na każdym kroku widzimy dezynfekator, widzimy ostrzeżenia, widzimy te elementy edukacyjne. Z operacyjnego punktu widzenia do tego doszło nam jeszcze używanie długopisów, które są zdatne tak naprawdę tylko jeden raz do użycia podczas zmiany. Każdy z działów operacyjnych, który wydaje długopisy gościom do użycia, musi je mieć posegregowane na długopisy, które są po dezynfekcji i które są już zużyte do gościa, muszą odleżeć odpowiedni czas, zostać zdezynfekowane i dopiero wrócić do ponownego użytku. Także te obostrzenia są widoczne na każdym kroku, ale to jest tylko i wyłącznie, aby zapewnić dobro i bezpieczeństwo naszym pracownikom, jak i komfort wypoczynku, co często jest zaznaczane w późniejszych ankietach, komfort wypoczynku na najwyższym poziomie i bezpieczeństwo dla naszych gości. A tak dopytam Państwa, czy sądzicie, że to zostanie, te rozwiązania proceduralne zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego zostaną w hotelach na dłużej? Czy jeżeli już wrócimy do, jakby to powiedzieć, normalnych czasów, tak, kiedy ta sytuacja pandemiczna się uspokoi, czy rzeczywiście te procedury będą w jakimś zakresie dalej stosowane? Jak sądzicie Państwo? Tak, to jest bardzo słuszne to, co Pani powiedziała, i zasadne pytanie. Wydaje mi się, że tak. Widzimy to wśród naszej kadry, jak podniósł się ich poziom świadomości. Tutaj pragnę zaznaczyć, że nasze standardy bezpieczeństwa i higieny są bardzo wysokie, ponieważ co kwartał wykonujemy bardzo szczegółowy audyt, który dotyczy bezpieczeństwa żywności i higieny. Jest to audyt prowadzony poprzez rampę, gdzie dostarczane są produkty z firm zewnętrznych, gdzie są pojemniki ze śmieciami, które segregujemy, poprzez szatnie pracownicze, magazyny, kuchnie, mierzenie temperatur. My codziennie rejestrujemy temperatury ze wszystkich wydawanych dań 3 razy dziennie, temperatury lodówek, także te standardy zawsze w hotelu naszym były bardzo wysokie. Myślę, że nie tylko w naszym, że w Polsce generalnie te obiekty są prowadzone na bardzo wysokim poziomie, ale głęboko wierzę, że to zostanie. Widzimy właśnie również po tym, że pracownicy sami przychodzą z pewnymi inicjatywami i tutaj to bezpieczeństwo szeroko pojęte, ja sama łapię się na tym, że myśląc o przyszłości i na przykład o podróżach publicznymi środkami transportu, absolutnie będę chciała nosić maseczkę, a w niektórych przypadkach nawet rękawiczki. Uważam, że to jest bardzo ważne, szczególnie dlatego, że musimy pamiętać o naszych bliskich, o starszych członkach rodziny i o tym, że właśnie czasami się zdarza, że ktoś zupełnie bezobjawowo, bez świadomości jest chory i naraża innych. Dlatego to, co Pan Bartłomiej wspomniał, edukacja gości to jest bardzo trudne. My musimy być cierpliwi, empatyczni, uśmiechnięci, ale jednocześnie stanowczo prosić o założenie maseczki. Ja tutaj tylko uzupełniając wypowiedź Pani Dyrektor odnośnie tych norm, które musimy spełnić. Dokładnie, co kwartał wykonując ten audyt, my przywykliśmy już, byliśmy przyzwyczajeni do pracy na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o higienę pracy, higienę norm HACCP. Oraz również norm BHP, dlatego też komfortem pracy w hotelu sieciowym na pewno są wszystkie kontrole urzędowe, czy jakby chociażby kontrole z stacji sanitarno-epidemiologicznej, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do utrzymywania tych wszystkich norm i proszę mi wierzyć lub nie, panie, które przychodzą do nas na kontrolę z gdyńskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, one lubią do nas przychodzić, ponieważ one wiedzą, jakich procedur my musimy na co dzień przestrzegać, których wymaga od nas sieć i dla nich pobyt u nas jest po prostu przyjemnie spędzonym czasem, gdzie mogą spokojnie, bez nerwów wykonywać swoją pracę. A odpowiadając na pytanie, czy te obostrzenia z nami zostaną, uważam, że tak. Uważam, że ten czas nauczył nas wielu rzeczy i otworzył oczy, jak mogliśmy wcześniej funkcjonować w innym reżimie sanitarnym. Jestem tego samego zdania, że maseczki czy też rękawiczki w niektórych częściach transportu publicznego powinny pozostać z nami.
Tak samo uważam, że niektóre restrykcje stricte związane z funkcjonowaniem działu gastronomii w hotelarstwie również pozostaną z nami na dłuższy czas, jak chociażby indywidualnie wydawane dania czy bufety, które będą musiały pozostać obsługiwane przez pracowników w celu ograniczenia kontaktu ze wspólnymi rzeczami. Tak samo plexiglasy, które... Wtrącę się tylko. To jest prawda, że przy wydawaniu dań jest mniejsze zużycie, że tak powiem, bardziej optymalne zużycie po stronie gastronomii. Czy to prawda, że goście podchodzą bardziej odpowiedzialnie do pobieranych porcji, kiedy nakłada to jednak pracownik, a nie nakładają sami? Ja o tym słyszałam już od kilku obiektów i też to widzę, tak, w hotelach. Czy tak rzeczywiście jest? Pytanie wstrzelone wręcz idealnie czasowo w nasze spotkanie, ponieważ my przez ten krótki okres czasu przepracowaliśmy już kilka form serwowania śniadań. Zaczynaliśmy od śniadań serwowanych stricte gościom do stołu na zasadzie skomponowanych zestawów. I goście, chcąc czy nie chcąc, dostawali gotowy zestaw, który wcześniej wybierali, i tam była zauważalna znaczna strata żywności, a nie o to chodzi. Ta gastronomia naprawdę obecnie idzie w stronę zero waste, jak najmniejszej straty żywności. Sieci hotelarskie, nie tylko nasza, ale każda inna sieć hotelarska jeszcze przed czasem pandemii bardzo mocno edukowała swoich pracowników na podstawie programów Zero Waste o ważności i odpowiedzialności marnowania żywności. I tak jak najbardziej, w momencie kiedy przeszliśmy na śniadania serwowane w formie bufetu, lecz serwowane przez nas, przez obsługę, a nie nakładane przez gości indywidualnie, zaobserwowaliśmy znaczną większą świadomość ilości pożywienia, jaką sobie oni nakładali, ponieważ no nie jest to tajemnicą, no wszyscy wiedzą, jak potrafiły wyglądać sezonowe śniadania, kiedy przyjeżdżała rodzina i na stole tak naprawdę komponowała sobie drugi podręczny bufet. Także obecnie według mnie jak najbardziej widać to mniejsze zużycie, bardziej świadome podejście do produktów, ale za tym na pewno będą przemawiały cyfry, które pozwolą nam porównać 2 miesiące funkcjonowania podczas śniadań indywidualnych i 2 miesiące funkcjonowania śniadań bufetowych z obsługą po naszej stronie. Szanowni Państwo, a jak w tych czasach jest ze sprzedażą i z marketingiem? Dochodzą mnie informacje z innych obiektów, że hotele, nawet duże hotele sieciowe, rezygnują ze stanowiska. No niestety to powiem, wbrew odczuciom tych osób, ze stanowiska dyrektora do spraw sprzedaży. No bo jak komu sprzedawać, tak? Nie ma rynku docelowego. Jak wyglądają inicjatywy marketingowe, sprzedażowe? Co się w tym obszarze, bądź w ogóle, czy to w ogóle ma sens, ponoszenie takich kosztów? Nasz obiekt też może być takim przykładem, ponieważ po odejściu koleżanki, która, i to się stało zanim ja objęłam hotel Courtyard w Gdyni, która pełniła stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu, ja się sama podjęłam i zaproponowałam naszym firmie zarządzającej i właścicielom, że obejmę to stanowisko. Wynika to również z mojego doświadczenia, bo to były moje pierwsze kroki zawodowe właśnie w dziale sprzedaży i marketingu. I to jest też jedna z form oszczędzania na kosztach osobowych, ale przede wszystkim to, co zasygnalizowałam od razu naszemu zespołowi, że bardzo ważna i aktywna jest komunikacja z klientem. W tych czasach poprzednio wymagało się, żeby dziennie była wykonana określona liczba telefonów, wysłanych maili, spotkań biznesowych w hotelu albo na zewnątrz, bo bez aktywnej sprzedaży zanika sprzedaż. Pamiętajmy, że ta statystyka, że ze 100 telefonów 10 może do nas powrócić, z czego 3 zapytania może się zrealizują, tak to w życiu naprawdę wygląda. Więc bardzo aktywnie rozpoczęliśmy te prace zaraz po otwarciu w sierpniu. Już we wrześniu okazało się, że czasami są to trudne telefony, bo
telefonowaliśmy do naszych współpracowników z wielkich firm, którzy mówili, że są na pracy zdalnej i tak naprawdę nie wiedzą, kiedy powrócą z realizacją eventów, konferencji i majsów. Przypomnijmy, że ta branża też należy do tych czterech, które najbardziej ucierpiały. I przestawiliśmy swoje myślenie, zaczęliśmy sami myśleć, co możemy zrobić w naszych inicjatywach, więc zaproponowaliśmy bardzo szeroki wachlarz dodatkowych usług. Już nie opieramy się tylko na tym, co produktowo przedstawialiśmy i ofertowo naszemu klientowi. Zespół pana Bartłomieja razem z szefem skrócił kartę, ale to może o gastronomii opowie on sam. Ja chciałam opowiedzieć, że zrobiliśmy bardzo wiele inicjatyw właśnie z zakresu gastronomii, które mam nadzieję zaraz w wypowiedzi rozszerzy pan Bartłomiej, ale jednocześnie pamiętamy o naszych klientach. Za tydzień będziemy świętowali Global Customer Appreciation Week, który jest w całej sieci Marriott świętowany od poniedziałku do piątku. Zrobiliśmy kalendarz niespodzianek codziennych. Nawet dla tych 30-40 gości, którzy chcą. Chcemy, żeby się czuli znakomicie docenieni. Chcemy im dziękować. Naszą rolą w tej chwili jest to, żeby każdy gość mieszkający w hotelu, nawet który nie ma zasobnego portfela, żeby skorzystał z naszej usługi gastronomicznej. W odniesieniu do tego, na czym skończyła pani dyrektor, dokładnie, my musimy tak naprawdę być świadomi tego, że funkcjonując w obecnych czasach pandemii, my musimy tak naprawdę skierować ofertę do osób, które aktualnie jej od nas potrzebują. Przywykliśmy do serwowania żywności na naprawdę najwyższym poziomie. Przyzwyczailiśmy naszych gości do pracy na jak najlepszych produktach i jak najbardziej kreatywnych daniach. Na chwilę obecną musimy nadal utrzymać najwyższą jakość produktu, lecz te posiłki muszą być stworzone dla nich tak, aby mogli je nadal otrzymywać od nas. Dlatego też pierwszy raz podczas funkcjonowania pięcioletniego hotelu zdecydowaliśmy się do sprzedaży zestawów lunchowych na wynos. Do tego w momencie, kiedy weszły obostrzenia o zakazie korzystania z restauracji gościom, którzy nie są zameldowani w hotelu co najmniej na jedną dobę. Nie chcieliśmy iść w stronę kreatywnego hotelarstwa i falandyzacji prawa, aby meldować tych gości za złotówkę na jedną dobę, jak robią też to niektóre prywatne hotele, lecz chcieliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, dlatego zaczęliśmy sprzedawać zestawy z kawą i naszymi świeżo wypiekanymi muffinami na zewnątrz. Zaczęliśmy sprzedawać te wspomniane wcześniej zestawy lunchowe, ale to, co było dla mnie największym wyznacznikiem współpracy w hotelu, było zaangażowanie wszystkich działów w ten program sprzedażowy. I najlepszym przykładem tego był dzień, w którym dział rezerwacji, przyjmując rezerwacje telefoniczne, już informował gości o tym, iż restauracje w mieście są zamknięte, a państwo mają tą unikalną możliwość skorzystania z naszych usług jako goście naszego hotelu. Następnie, kiedy ten gość meldował się do hotelu, recepcja dokonywała cross-sellingu restauracji polegającym już na dopięciu sprzedaży. Oni nie proponowali gościom stolika restauracyjnego, lecz wręcz sugerowali, na którą godzinę zarezerwować ten stół. Tego samego dnia dział sprzedaży dostał zapytanie na zorganizowanie spotkania zawodowego, które nie jest aktualnie zakazane według najnowszych restrykcji. Zorganizował takie spotkanie również z usługą gastronomiczną, więc ten jeden dzień pokazał nam, jak tak naprawdę można funkcjonować w obecnym świecie, tylko wymaga to odpowiedniego zaangażowania wszystkich działów i na to teraz kładziemy największy nacisk, aby wszyscy mieli świadomość tego, że wszyscy podejmują te inicjatywy sprzedażowe, aby każdy był jak najlepszym sprzedawcą naszego hotelu, ponieważ to wszyscy razem, jeżeli będziemy funkcjonowali, to mamy szansę przetrwać w tych trudnych czasach. Szanowni Państwo, będą zmiany. Właściwie w życiu jest jedno pewne, że będzie zmiana, jak to mówi guru od zarządzania zmianą. Widzimy też już pewne trendy wśród zachowań gości, wśród zachowań klientów sektora turystycznego. Ta zmiana trendów dotyczy przede wszystkim samego podróżowania, czyli
będą to bliższe prawdopodobnie podróże, bardziej szczególnie polscy turyści będą nastawieni na produkt polski. Wyszli ze strefy komfortu, się okazało, że no nie trzeba lecieć 15-16 godzin, żeby spędzić cudowne wakacje, ale również te zachowania zmienią się w obszarze usług chociażby biur podróży. Dotychczas bardzo dużo naszych rodaków korzystało z biur podróży. Ta sytuacja pandemiczna spowodowała, że dużo więcej pojawiło się destynacji tanich linii lotniczych, co w następstwie skłoniło naszych polskich turystów do organizowania wycieczek na własną rękę. Coraz więcej osób też zrozumiało, że biuro podróży jest w telefonie, także na pewno będzie w tych dwóch obszarach zmiana zachowań konsumenckich. A jak Państwo sądzicie, jeżeli chodzi właśnie o branżę hotelarską, co tam się zmieni? Czy myślicie, że będzie jakiś inny trend korzystania z obiektów Horeca? To, co było znakomite w te wakacje i co pokazali nam Polacy, to jest właśnie nieodwrócenie się od polskich obiektów. My mamy dane statystyczne z naszych hoteli sieci Marriott na Wybrzeżu i proszę Państwa, zarówno nasz hotel, jak i hotel Mera Sopot i hotel w Sopocie Sheraton zanotowały najlepsze wyniki w Europie. Polscy obywatele byli na wakacjach. Oczywiście były to rodziny z bardziej zasobnym portfelem, ale tak jak Pani wspomniała, byli to ci goście, którzy w poprzednich latach wyjeżdżali za granicę. Ja myślę, że tutaj mamy dwa aspekty. Jeden to tę lojalność, która pokazała, że możemy liczyć na polskiego konsumenta i na popyt, na generowanie tego popytu wewnętrznego. Drugi to jest pomyślenie, w jaki sposób zorganizować pobyty dla tych rodzin. Musimy pamiętać też o dzieciach, o atrakcji, o elastyczności formy gastronomicznej, że to już nie może być tylko śniadanie i obiad wieczorem, czy kolacja w restauracji à la carte, ale musimy myśleć o całościowym pakiecie, o nowym produkcie. Nie możemy też zapominać o dystrybucji, w jaki sposób ta dystrybucja teraz się ułoży. To, co Pani wspomniała, tak, biuro podróży jest w telefonie i my obserwujemy, że przez te ostatnie 3 miesiące największy udział, z czego się bardzo cieszę osobiście, miała nasza indywidualna rezerwacja, czyli pracownicy rezerwacji pozyskali najwięcej telefonicznych rezerwacji. Ten kanał jest niezwykle cenny, bo nie płacimy prowizji. Do tej pory tym liderem jest Booking.com i wszystkie portale OTAS zewnętrzne i widzimy powolny wzrost ich, ale musimy liczyć na siebie. I to, co bym chciała, na czym chciałabym się skoncentrować, to właśnie na naszych kanałach dystrybucji, na edukacji klienta, że wchodząc na naszą stronę, zapłacisz najniższą cenę. My to gwarantujemy programem, lojalnością i przygotowaniem nowego produktu, więc myślę, że to jest nasza przyszłość. Ja też szczerze wierzę w to, że kolejny sezon będzie powtórką z tego miesiąca, który my jako akurat tutaj hotelarze z Gdyni mogliśmy doświadczyć, ponieważ my otworzyliśmy swój obiekt dopiero w sierpniu i był to bardzo dobry miesiąc, ale tak jak Pani Dyrektor wspomniała, naszym potencjalnym gościom, turystom nie wystarcza już oferta złożona z pobytu ze śniadaniem czy z obiadokolacją. Goście, chcąc wydawać swoje pieniądze w polskich hotelach zamiast w hotelach za granicą, będą od nas oczekiwali cały czas coraz większej jakości, coraz większej jakości dań, jakości serwisu świadczonych przez nas usług i to tylko i wyłącznie od obiektów, którymi zarządzają menadżerowie, będzie zależało to, czym oni będą przyciągali tych swoich przyszłych potencjalnych gości do siebie, dlatego cały świat gastronomiczno-hotelarski staje przed olbrzymim wyzwaniem przygotowania się do czasów, kiedy będziemy mogli funkcjonować już na 100%, kiedy będziemy mogli przyjmować
jak największą ilość gości i ten czas pandemii jest właśnie ku temu wskazany, aby przygotować się, aby ten czas nie był czasem straconym, nie był czasem narzekania, nie był czasem zastanawiania się, co będzie, jak będzie, tylko ten czas trzeba bardzo mocno przepracować, ten czas trzeba poświęcić na analizę, ten czas trzeba poświęcić na pracę twórczą, kreatywną i spożytkować go jak najbardziej, aby on później mógł zaowocować w przyszłym, w przyszłej pracy, w przyszłym sezonie. Ja bym chciała podkreślić, szanowni państwo, i myślę, że zgodzicie się ze mną, tak trochę dualistycznie, ze strony też trochę nuty patriotyzmu, ale też osoby dużo podróżującej po Europie, po właśnie obiektach hotelowych. Absolutnie uważam, że jakość obiektów HoReCa w Polsce jest na światowym poziomie i jest to w optymalnej cenie. Wszystkie obiekty są nowe, bardzo dobrze zarządzane. Tutaj pani dyrektor o tym wspomniała też wcześniej. W odniesieniu do hoteli czterogwiazdkowych, na przykład w Rzymie czy we Włoszech, w różnych miastach Europy, no nasze obiekty czterogwiazdkowe to, czy pięciogwiazdkowe są dużo lepsze, tak? Są nowsze, mają wyższy poziom estetyki i też są świetnie obsługiwane przez osoby bardzo dobrze wyszkolone. Ja to widzę jako gość. Czy państwo się ze mną zgodzicie? Jak wy to widzicie? No też podróżując między, podejrzewam, obiektami sieciowymi swojego brandu. Absolutnie zgadzam się z pani wypowiedzią. Mam podobne spostrzeżenia i cieszę się jednocześnie, że polski klient jest bardzo wymagającym klientem. Po pierwsze, zbyt dużą wagę nasi goście, polscy obywatele wyjeżdżając za granicę przywiązywali zawsze, kupując z katalogu biura podróży, patrząc na liczbę gwiazdek, ponieważ one nie odpowiadają liczbie gwiazdek, które są w Polsce. Uważam, że zresztą niedawno z sukcesem przeszliśmy kolejną kategoryzację i mamy 4 gwiazdki. Dlatego ten klient wyjeżdżający i mający doświadczenia, to jest znakomite, bo to podróże, myślę, kształcą i pozwalają też na tę ocenę bardzo obiektywną. Nie możemy mieć kompleksów. I poziom obsługi, i czystości, i oferta gastronomiczna. Ja to zawsze podkreślam z wielką dumą, ponieważ my jesteśmy ambasadorami naszego kraju, żeby pracownicy pierwszej linii obsługi, czyli recepcjoniści i kelnerzy obsługujący, mówili o jakości polskiego produktu, o tym, że nasza żywność jest wspaniała, że mamy świetnych kucharzy, że wzrasta nam liczba gwiazdek Michelin zdobytych, ale również nasz szef kuchni znakomicie gotuje w bardzo wielu hotelach. Ta oferta jest znakomita, a ciągle jeszcze jest czasami taka obawa, nie pójdę do hotelu na obiad, bo tam jest chyba drogo. Goście nie mogą się obawiać i myślę, że te wakacje pozwoliły im na zapoznanie się z ofertą i uwierzenie, że można wejść na kawę i wspaniały deser, tak jak do kawiarni sieciowej i wcale nie zapłacić więcej. Dlatego ta jakość, ja myślę, że możemy być z niej dumni w całej Polsce i chciałabym to kontynuować i pokazywać młodym ludziom, że to jest bardzo ciekawy zawód, bardzo fajny zawód, żeby zachęcać do tego, żeby próbowali. Zresztą z praktyk mamy bardzo wielu dobrych pracowników. Pani dyrektor, ja się tylko wtrącę, bo właściwie ubiegła pani moje już ostatnie pytanie, bo nasz czas dobiega końca. Chciałabym, żeby pani przemówiła do młodych ludzi, do studentów oczywiście też, ale też uczniów klas właśnie hotelarsko-gastronomicznych. Co jest ważne w tym zawodzie? Jakie kompetencje należy szlifować, czy też posiadać, aby być no, świetnym właśnie pracownikiem sektora turystycznego? To trzeba mieć chyba w środku, to różne czynniki na to wpływają. Czasami wychowanie w domu,
czasami przez przypadek poznanie tego zawodu, czasami właśnie praktyki zawodowe, bo nie zawsze praktyki zawodowe odbywają studiujący albo uczący się w szkołach hotelarstwa. Czasami są to inne kierunki. Ja zachęcam szeroko pojętą młodą potencjalną kadrę do uczestniczenia w takich programach i jesteśmy otwarci na podpisanie umów z każdą uczelnią. Co trzeba mieć? Trzeba mieć optymizm, wiarę, uśmiech, cierpliwość, rodzaj empatii, zrozumienia, pamiętania, że hotelarz żyje dlatego, że przyjeżdżają goście i zostawiają u nas pieniądze. Taka jest okrutna prawda. Naszym celem, zadaniem podstawowym jest powodować, żeby był gościem lojalnym, żeby chciał przyjechać, żeby tak jak w ten weekend gość napisał na całą stronę pochwały dla pracownika pana Bartłomieja, w jaki sposób został przyjęty, jaka to była szyta na miarę usługa właśnie w zakresie gastronomii, ponieważ brał udział w wyczynie sportowym i zaproponowano mu coś innego niż jest w ofercie daniowej, ponieważ wiemy, jaki profil żywienia mają sportowcy. Jego to tak ujęło, że wczoraj z przyjemnością na moim dyżurze modowskim przekazałam notatkę, więc zachęcam młodzież, uczcie się, edukujcie, studiujcie, uczcie się języków obcych i zapraszamy. Ja ze swojej strony dodam, że nie da się nauczyć hotelarstwa w 100% czy w technikum, czy na uczelni. My jesteśmy w stanie nauczyć wszystkich tych aspektów technicznych, wszystkich aspektów procedurowych, pokazać jak to wszystko funkcjonuje, ale to hotelarstwo trzeba mieć w sobie. To hotelarstwo trzeba czuć, trzeba to lubić. Tak jak ja lubię swoją pracę, tak nie wyobrażam sobie, że ktoś miałby pracować w hotelu, który po prostu tego nie czuje bądź tego nie lubi, ponieważ to ma sprawiać nam przyjemność, a jeżeli będzie sprawiało nam przyjemność, to my tą przyjemnością i tym szczęściem będziemy też apatować do gości, aby zarażać gości naszym optymizmem, tym podejściem i świadczyć im dzięki temu usługi jak najwyższej jakości. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że absolutnie nie żałuję drogi, jaką obrałem. Uważam, że jest to naprawdę dobry pomysł na siebie, w którym odrobina szczęścia i kawał ciężkiej pracy jest w stanie doprowadzić nas bardzo wysoko i szczeblami kariery iść sobie krok po kroku tak, aby realizować siebie, spełniać swoje marzenia, przy okazji podróżować za o wiele mniejsze pieniądze niż koledzy, koleżanki nie pracujące w tych hotelach i rozwijać się po prostu i spełniać w tym, co robimy. Szanowni Państwo, dziękuję za pełne inspiracji spotkanie. Ja również studentom zawsze podkreślam, że usługa turystyczna no jednak to nie jest bułka po show. Nic nie ujmując oczywiście podstawowemu produktowi piekarniczemu. Ale jest to usługa, która opiera się na dawaniu siebie, tak, swojego serca. I najważniejsza jest po prostu miłość. Miłość do tego, co się robi właśnie w stosunku do gościa. On to po prostu czuje, tak? I ta empatia, o której pani mówiła, i to zaangażowanie, te wszystkie aspekty są arcyważne. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za wypowiedzi. Życzę, nie wiem, no wszystkiego najlepszego, może tylko tyle powiem, bo ciężko mi tutaj skonkretyzować życzenia. Może, żeby wszystko wróciło do normy i żeby ponownie nastały cudowne czasy, no spijanie tej śmietanki właśnie w branży Horeca, tych czasów Eldorado, ale jestem przekonana, że to wróci, to jeszcze z zdwojoną mocą. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, do zobaczenia i bądźcie wszyscy zdrowi. Dziękujemy uprzejmie i głównie zdrowia. Wszystkiego dobrego.